Depresja zabija nasze dzieci. WHO wskazało depresję jako trzecią najczęściej występującą chorobę świata. Natomiast według statystyk od 20 do 30% nastolatków przechodzi przez depresję jeszcze przed wkroczeniem w dorosłość. Z jednej strony pandemia i długotrwająca izolacja miały ogromny wpływ na wzrost depresji w młodym pokoleniu. Z drugiej zaś okres dojrzewania niesie ze sobą bardzo dużo przemian, zarówno w psychice, jak i w biologii nastolatka, co sprawia, że ta grupa jest szczególnie wrażliwa na tę chorobę. Problem jednak w tym, że bardzo trudno odróżnić normalne elementy rozwoju nastolatka od objawów depresji. Dlatego dziś powiemy Wam, czym jest depresja, co może świadczyć o tym, że Wasze dziecko zmaga się z depresją i kiedy warto skierować się po pomoc. Czym jest depresja? Depresja to zaburzenie psychiczne, dlatego trudniej ją zrozumieć niż na przykład za wysoki cholesterol czy choroby serca. Poza tym istnieje wąska granica pomiędzy depresją a uczuciem przygnębienia. Tak naprawdę każdy z nas czasami jest przygnębiony. Zła ocena w szkole, utrata pracy, kłótnia z dziewczyną czy deszczowy dzień mogą być przyczyną smutku. Czasami nawet nie potrzebujemy żadnego bodźca i po prostu budzimy się i czujemy, że mamy gorszy dzień. Jednak kiedy okoliczności naszego życia się zmieniają, to uczucie przygnębienia po prostu mija. Depresja kliniczna jest natomiast zupełnie inna. Choroba ta nie zniknie tylko dlatego, że tego chcemy. Zazwyczaj utrzymuje się przez przynajmniej 2 tygodnie i znacząco utrudnia choremu pracę, relacje z najbliższymi i radość z życia. Do głównych objawów depresji należą m.in. znacznie obniżony nastrój, niezdolność do odczuwania przyjemności i brak zainteresowania tym, co zwykle sprawia nam radość. Brak energii i motywacji do działania. Wahania apetytu, poczucie, że jestem bezwartościowy i wieczne obwinianie się. Zbyt długi lub zbyt krótki sen. Problemy z koncentracją, nadpobudliwość lub spowolnienie, a także myśli i próby samobójcze. Jeśli psychiatra stwierdzi, że przynajmniej 5 z powyższych objawów utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie, to zdiagnozuje u nas depresję. Warto tutaj również wspomnieć o kilku objawach typowych dla nastolatków. Po pierwsze, znacznie obniżony nastrój jest czymś normalnym u nastolatka i często u niego występuje. Dlatego w tym przypadku szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak długo się on utrzymuje. Po drugie, nastoletnia depresja nie musi być związana ze smutkiem. Wręcz przeciwnie, może objawiać się zwiększoną nerwowością, drażliwością, a nawet agresją wobec rodzica i rówieśników. Po trzecie, może być również związana z nagle pojawiającymi się problemami w szkole i ucieczką w używki. Nasze dziecko może w ten sposób tłumić negatywne emocje. Jakie są przyczyny depresji? Neurobiolodzy wciąż nie znają wszystkich przyczyn depresji. Mogą za nie odpowiadać zarówno nasze geny, cechy, jak i problemy środowiskowe. Oznacza to, że ktoś może na przykład urodzić się bardziej neurotyczny i mieć naturalne predyspozycje do popadania w takie stany. Natomiast środowiskową przyczyną depresji może być na przykład utrata rodzica lub rodziców, rozłąka z rodzicami, nadużycie fizyczne lub seksualne, kryzys w relacji z kimś bliskim, gnębienie w szkole czy utrata pracy. Są to oczywiście niektóre z przyczyn i wszystko zależy od tego, jak dana sytuacja zostanie przez nas zinterpretowana. Warto również wspomnieć, że w wielu przypadkach depresja powoduje zmiany w mózgu osoby chorej, a niektóre z nich widać nawet gołym okiem lub na prześwietleniu. To na przykład zmniejszenie się płata czołowego, który odpowiada za kontrolę emocji, a także zwiększenie objętości ciała migdałowatego, które jest odpowiedzialne za nasze stany emocjonalne. Takie zmiany powodują, że radzenie sobie z trudnymi emocjami jest dla takiej osoby biologicznie niemożliwe. Inne biologiczne zmiany, jakie zachodzą u osoby chorej, to m.in. nieprawidłowa transmisja lub brak pewnych neuroprzekaźników, takich jak na przykład dopamina, serotonina i noradrenalina. Zakłócenia rytmu dobowego oraz zaburzenia hormonalne, w tym wysokie stężenie kortyzolu i wahania hormonu tarczycy. Poza tym depresja nie zawsze musi być widoczna. Czasami mogą jej doświadczać ludzie, którzy z pozoru wyglądają na szczęśliwych. Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w USA, przeciętna osoba zmagająca się z chorobą psychiczną prosi o pomoc dopiero po 10 latach cierpienia. Warto jednak pamiętać, że istnieje wiele metod, które pomogą nam poradzić sobie z tym problemem. Jak mogę pomóc osobie chorej na depresję? Jeśli obserwujesz u swojego dziecka powyższe objawy, to pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do specjalisty, aby potwierdzić, czy na pewno mamy do czynienia z depresją.
Jeśli psychiatra zaproponuje nam podanie leków psychotropowych, to nie nastawiajmy się do nich negatywnie, ponieważ osoba z silną depresją bez ingerencji medycznej może nie być w stanie zacząć terapii. Najsilniejszym narzędziem w walce z tą chorobą jest jednak psychoterapia i leki nigdy nie zastąpią jej skuteczności. A według wielu badań zarówno leki, jak i terapia pobudzają substancje chemiczne w mózgu i przywracają nas do normalnego funkcjonowania. Jeśli natomiast jesteś rodzicem osoby chorej na depresję lub jeśli znasz taką osobę, to delikatnie spróbuj ją zachęcić do skorzystania z tych metod. Możesz nawet zaproponować, że pomożesz jej znaleźć terapeutów w okolicy czy ułożyć listę pytań do lekarza. Dla osoby chorej na depresję te pierwsze kroki mogą wydawać się nie do pokonania. Jeśli twoje dziecko czuje się winne albo zawstydzone tym, przez co przechodzi, to uświadom mu, że depresja to choroba taka sama jak astma czy cukrzyca, a nie słabość czy cecha osobowości. Jeśli nigdy nie dotknęła cię depresja, to nie mów tekstów typu ogarnij się, weź się w garść, nie przejmuj się czy przestań użalać się nad sobą, ponieważ takie słowa mogą u nich wzbudzić poczucie winy. To, co może pomóc, to na przykład otwartość i rozmowa o depresji w domu. Jak pokazują badania, rozmowa na temat myśli samobójczych znacząco obniża ryzyko popełnienia samobójstwa. Otwarte rozmowy o chorobie psychicznej pomagają stopniowo redukować jej piętno, a chorym dzięki temu łatwiej jest prosić o pomoc. Pamiętajmy również, że jeśli nie wiemy, co powiedzieć, to najlepiej nie mówić nic i po prostu pobyć z osobą chorą, ponieważ najbardziej wspierająca w przechodzeniu depresji jest nasza obecność. Jeśli chcecie, podzielcie się z nami, czy w waszym najbliższym otoczeniu ktoś zmagał się z depresją i w jaki sposób wspieraliście tę osobę. A jeśli podobał się wam dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Natomiast po więcej materiałów edukacyjnych zapraszamy na naszą stronę odnaleźćsiebie.edu.pl. Do zobaczenia.